Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Swojskie Gotowanie. Dziś zrobię schabowe. Może nie schabowe, bo jakby to miało być schabowe, to by były ze schabu. A to będzie mortadela smażona tak jak schabowe. Także zapraszam. I mam tu prawie 1,5 kg mortadeli. Ściągnąłem już z niej tą osłonkę. Mortadela jest od olewnika, że tak powiem. Oprócz mortadeli będę potrzebował bułkę tartą i jajka, ale to do panierki. Teraz mortadele będę sobie kroił na takie centymetr do półtorej kotlety. Obtaczam następnie w jajku, potem w bułce na patelnię do złotego koloru. I schabowe, mortadelowe, gotowe. Kiełbasa pokrojona. Teraz musimy ją opanierować. Najpierw w jajko, potem w bułkę. Z każdej strony. O. Żeby to nam ładnie się obtoczyło. I jeszcze raz w jajko. I jeszcze raz w bułkę. No i tak robimy z całą mortadelą. I teraz to wędruje na patelnię. Olej rozgrzany. Wkładam pierwszą naszą mortadelę. Myślę, że 3 powinny wejść, także tak robimy z każdą kiełbasą. Z każdej strony do ładnego koloru, tak jak tu, myślę, jest kolor wystarczający. Z drugiej strony robimy tak samo i tak postępujemy z każdym okrągłym kawałkiem. Mortadela gotowa. Pomyślałem, jeśli to są moje smaki dzieciństwa, to pokażę dzieciaków. To będą ich smaki dzieciństwa. Proszę bardzo, jak to wygląda, pokaż nam to. Tak to wygląda w środku. Jedni bez keczupu, inni z keczupem. Także tak to wygląda. Smakuje? To super. Także zachęcam do zrobienia tego chyba najprostszej rzeczy, jaka tylko jest i na pewno każdy jadł. Bo zaraz będzie, ktoś mi napisze, co to jest jad. Tak jak już tam jedna osoba napisała odnośnie pewnej przyprawy. Także zachęcam do zrobienia, do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania filmu, jeśli się podoba. Do naciśnięcia dzwoneczka. Smacznego życzę. Cześć.